Dzień dobry! Tak, jak wszyscy wiemy, Bartek ma w tym roku urodziny. Tak, jak co roku. Czasami mi się zdarza. Dlatego jest pewna przesyłka, którą musisz sobie otworzyć. Matko, jedyna myślałem, że to od ciebie będzie prezent, ale nie! Oczywiście, że nie. Żartuję, że przecież nie mam pieniędzy. Zwabił mnie tutaj, szczerze. W ogóle nie miałem tutaj być, ale powiedział, dostaniesz coś. To kurde, wszystkie plany anulowałem. Teraz zobaczymy, co tu będzie. Zamazane wszystko, tak? Nie mogę. Zamazane za pierdziane. Nawet nie wyczytam. Tak. A czekaj, z jakiego to jest? Gestochendat? Nie mów mi, że dostałem. Nie mów mi, nie mów mi, nie mów mi. No czekaj. Poczekaj. O kurwa. Myślałem, że dostanę krówkę, już byłem. Myślałem, że dostanę krówkę, już byłem sprzedawczykiem, ale ja już tu widzę. Wiemiór gut. No zapytaj, co to za kartka w ogóle? To są jakieś listy tajemne? I jest dalsza, dalsza. I bez paluszków, z paluszkami. I no kurwa. Myślałem, że dostanę krówkę, dostałem zajebistość. Popieram Wowa Tools. Tak, naprawdę. Dostał, ale pokaż, czy w środku w ogóle jest, bo może... Może tylko taka paczka. Tak, i, a tam i w środku jest na przykład taki mały, krówka mała, którą Bartkowi miałem dać. Proszę, to proszę. Dzisiaj cały dzień tak bym chodził. Wow. Myślałem, że dostanę paczkę krówek. Tak, bo... za 10 zł od Jacka. Jacek, ja pamiętam, ale ciągle jeszcze mam te 10 zł. Wszystko jest... Boże, ale radość w sercu się człowieku. Bo na, naprawdę, naprawdę ostatnio tak siedziałem z tą moją pindoczką. Ona była dobra, ona mi pasowała, dopóki nie zobaczyłem tego produktu. Ona mi nie przeszkadzała, byłem zadowolony. Tak. Ale jak to przyszło, to jest taka różnica w klasie, niestety. Niestety. Wszystko dostałem. Czy to nie jest najpiękniejszy dzień pod względem tego, że dzisiaj Bartek będzie wykonywał spawy w tym samym miejscu ciągle? I to hurtowe spawy? Tak. Jestem bogaty. Mam teraz dobro społeczne. Teraz alkohol trzeba polać. Masz? Nie pomyślałeś. No nie, trudno. Nie, nie. Musisz sobie kupić spirytus. Boże, ale dobrze. Muszę wyciąć kolejną dziurę w teczce. Bo mam na moją elektryczną piździeliczkę wyciętą już w topolinkę. Wiesz, patrz, co producenta się okazało, że oryginalnie nie wchodzi, mimo że już ma powycinane, ale zaraz on powycina. Albo inaczej schowa po prostu. Prawda? A zobaczcie, czy to było ostatnio też takie? Kurwa. No nie spodziewam się. Jakbyś mnie zapytał, naprawdę myślałem, że dostanę krówki. Dlatego myślę, dawaj mi te krówki, wyskakuj już rano, a nie... Tak, nie ma czasu, bo trzeba jechać do roboty. Chyba takich instrukcji zjeść, nie było śniadanie. Ostatnio. Czy były, czy je po prostu wyjebałeś? Przecież nie czytaliśmy instrukcji. Ale tutaj teraz mamy ładne, nadrukowane instrukcje po niemiecku i po angielsku. Ja, tak. Że tego nie widział, to pokażę. Kurczę, tu jest naprawdę instrukcja, teraz jest ładna. Masz taki sam dokładnie zestaw jak ja. Co to jest? Martek, Matko Chrystusa Pana. To jest lejek do odbytniczy. Ale co ten lejek? Jak masz mało alkoholu, to wtedy się wlewa, żeby się nie zmarnował. Patrzcie, jaka instrukcja. Wszystko to jest po niemiecku, to jest po francusku, hiszpańsku, a tutaj jest jeszcze po ukajewsku. Ja po ukajewsku mówię, to też tak ładnie. Tak, zobaczyli, Bartek, to... zobaczyli, jak ostatnio robiliśmy unboxing i teraz wysłali z instrukcjami. Dla małp z lasu. Były instrukcje, pewnie tam ta też pewnie była. Ale super. Myślę, że ktoś pamięta, przecież nie czytaliśmy instrukcji. My chcemy podchodzić do tego naturalnie, tak jak uznajemy za stosowne. Możemy się zapoznać z instrukcją, ale później. Ale pierwsze wrażenie to jest pierwsze wrażenie jednak, wow. Nie? Przecież chłop by się tak nie cieszył, jakbyśmy to mieli zaraz powtarzać scenę. Bartek, powtarzamy scenę. Dziękuję. O nie, to o to nie. Jest. Proszczałem Wowa Tools. Ja pindole. Ale to trzyma, to jest jednak produkt niemiecki, Deutsche Gabbana i naciągnięta ściereczka. Tak. Dziękuję, dziękuję. Tak. Jak ten pan się nazywa? Waldemar. Dziękuję, Waldemarze. Kłaniam się do ciebie, ukłaniam się grzecznie. O Jezu, ale dobrze. A tutaj jest jeszcze zawleczka, a dlatego tak ciasno. Ona spadła chyba po prostu, bo ona była z boku. I ci chyba wiesz. O nie, nie, szybko! Szybko! Bartka, identyfikator spadł. Happy. No i mam załatwione już urodziny. Tak, Bartek dostał ode mnie w tamtym roku boczki, ale nie to, że na firmę kupiłem. Nie. Normalnie, a teraz dostał od Waldemara i ode mnie oczywiście, bo tak, ja mu dałem, mogłem ukraść i sprzedać. A to nie jest tanie, ale
Sam rozważałem, szczerze mówiąc, kupno tego po ostatnim, bo nie wiem, co ja takiego robiłem. Siedziałem i robiłem spawów kilka. A, bo to modernizacja, tam było trochę spawiczków w mufie. I tak za każdym razem muszę nawilżyć. Odkładam, tak to dziwnie, odlatuję, to tam... Myślę sobie, a jednak ale to Bangladesz. Jest... Ale Bangladesz. Ale Bangladesz. Lejek to tak może w innej paczce. A ile masz dwa zbiorniczki? Robiłeś tak, że skończył się alkohol podmianka, czy... Nie, drugi zbiorniczek mam w firmie, naładowany całym alkoholem. I tak sobie czeka. A to doradzasz, żeby ten kapsel wozić tutaj? Nie. Kapsel nie. Ja lejek nie też nie. To jest tak. Po prostu taki zestaw, który byś powiedział, to jest git, pakujesz i masz. Tak, pakuję, każdym razem otwieram i używam. Czyli tak jak macie, przychodzi, jak kupicie już, bo wszyscy musicie kupić, ja muszę się teraz schylać. Tutaj jest taki zbiorniczek na alkohol. Tutaj jest ta cała magia, czyli klip. Ten klip od razu przychodzi ze ściereczką. A znowu mi uciekło. I ten dozowniczek. Czyli takie coś można sobie wsadzić. Bardzo ładnie. I z tym jeździć, Rafał, jak mówi, bo Rafał to ma doświadczenie, ja nie mam. No już trochę tego używałem. To już mija może 3 tygodnie, ciężko powiedzieć. Zobaczcie, wiewiór głupi. Protokoły. Wiewiór mądry. Ale się ucieszyłem. Dobra, chodź, dajesz. Leż, ja to nie od ciebie, ale dziękuję. Tak. Ale przez me ręce przeszło, także mam jakiś cień. Wow. Dobra, wracam do show biznesu. Dlatego dzisiaj Bartek nagra po prostu jakieś scenki z pierwszego użycia i się dowiecie kiedyś. Ja chcę to. Tak, to muszę jest sobie dziurę. Wspaniałe. Wytatuuję to sobie. Co na to? Na dupie. Tak, ale widziałem taki tatuaż gdzieś na filmie. Kurczę, nie powiem już, kurczę. Wybij sobie z głowy tatuaże, mama właśnie. Nie? Ktoś tak na, mama napisała na kartce, a potem sobie ktoś napisał, przetatuował ten napis dokładnie jeden do jednego, taki odbity. Fajnie. Jest takie studio tatuażu, które się nazywa Na dupie se zrób. Tak. Tak. I ludzie na pewno mają tatuaże na dupie se zrób. Tak. Mama. Dlatego Bartek idzie do roboty, ja zostaję, ponieważ ostatnio ukończyłem, znaczy wczoraj porobiłem trochę takich daków obrzydliwych do Mufytenio. Teraz muszę spawać latarkę, polecieć po trasie, ale dowiecie się kiedyś w odcinku, bo możliwe, że coś z tego będzie nagrane i wyprodukowane. Dziękujemy serdecznie za ten długi wstęp, który miał być krótki, bo jednak ale się nie dało, nie dało ogląda. Się! No nie dało się, no bo najwyżej mnie wytniesz. Ja mam wszystko, co ja chcę. Jadę do domu, tę chwilą tak. Pracą. Nie no, jedź do pracy, ale dzisiaj jest najlepszy dzień na to, ponieważ naprawdę Bartek będzie się siedział i spawy po 12 produkował, 7 kabli musi zrobić, tak? Za to. A wyliczyłeś, jak często musisz tryskać, sobie tryskać? Zależy. Na pewno nie za każdym razem i zależy pewnie też, czy będziesz w pomieszczeniu, tak jak ty. Ale tutaj ta powierzchnia tego klipu cały czas dolega do tego adaptera, i do tak tego podajnika. I więc tam przepływ powietrza nie jest taki duży, więc na pewno nieco spaw czasami, co musisz sobie co w okno na przykład robić, bo to ci wysycha, bo to ci kurde wyciągasz z kieszeni i to suche jest. No fajnie, to jest... To teraz możemy jest. Tylko podsumować, że już jest wiewiór good. Wiewiór good, wiewiór is good now. A to po angielsku było, tak. Wyszło. Tak. Wiewiór sehr gut. Tak. Sehr gut. Ja, guten Tag. Teraz zapraszam do odcinka z wiewiórkamem. Zapraszam serdecznie. Tak. Auf Wiedersehen. Na razie. Dzień dobry, panie Mirosławie i wiewiórzu. I panie M. Witamy. Co tam ludzie kochani, co znowu znalazłeś? Rozwalamy to niebo. Cześć. Dokonuję bardzo ważnego odkrycia. Odkrycia biurowego, bo ja jestem pracownikiem biurowym. Bez muszę teraz składam w biurze. Nie, to jest szkolenie, to nie po tak, tak wygląda. Trzeba je złamać. Czy mam jako półkę żebrowaną wzmocnioną? Jest normalnie kuloodporna. Tak u nas gówniaki zatakowały. A tak oto wygląda w środku ten niebo 6. Jeżeli to by było C6, to by było dłuższe i ta tacka byłaby dwa razy dłuższa, jeszcze C2 razy, a tu nie ma tacki. Dobra. No nie, już ktoś dzwoni. Kto dzwoni? Prezes dzwoni. O nie. No, odbieraj. Dobra, co będzie Bartek robił tutaj? Musi kabel, widać z zieloną taśmą nowy kabel i trzeba go wprowadzić do Mufytenio, która tutaj wisi, która przepięknie została zamocowana przez jakiegoś pięknego człowieka. Nie wiem, czy to ja to robiłem, ale nie, bardzo możliwe. To jest śmierdzi miejscu.
Nie wiem, o proszę bardzo, Bartek coś nagrywa, czyli coś będzie dzisiaj opowiadał, tak? Tak. Tylko bez mikrofonu, czyli będzie wszystko wiało bardzo. A jest, patrzcie, i też z kociaczkiem tam. Właśnie mi spierdolił, tam biegłem, jak biegłem, to dlatego, że mi uciekł. Tak, a kiedyś czasy jakiś wstecz, to tam byliśmy kiedyś zaparkowani i podobnie przeleciał, tylko z drugiej strony kot przeleciał przez ulicę, no chyba, że mówię przy samochodzie, ale wiem, że był też raz zgubiony, ale odnaleziony przy samochodzie na szczęście. To jest zła studnia. Dobra, Bartek twierdzi, że to są jakieś głupotki, więc będziemy musiał teraz trochę ponaprawiać, podzwonić. Odpalić projekt, bo mi się wydaje, że ostatnio gadaliśmy, że to ma być tam. Pod 17. Oj, no ja to nie powiem za bardzo, bo to prawda, że trzeba posprawdzać numery. Czy to jest numer o 8 chyba był, prawda? Na rozszyciu, a to jest 9. Dobra, a co ja muszę zrobić? Tak, muszę wejść tam do huba, a zresztą idziemy, zobaczymy. Tam jest przełącznica 144 pospawana i ja wam powiem bardzo wstydliwą rzecz. Przyjechałem tutaj ze spawarką, ona była naładowana, ale nie miałem ładowarki i miałem zrobić 144 spawy, ale brakło mi na 7 ostatnich spawów baterii. To jest wstydliwa sprawa, ale tak. Przy ostatniej tubie to ja już tak naprawdę grzałem po 2 osłonki na raz. Dobra, najpierw to raz nie pokazując, gdzie ja jestem, albo dlaczego. To są rzeczy bardzo fajne. Mam nadzieję, że pomieszczenie będzie otwarte. Że nie będę musiał biec gdzieś specjalnie po jakieś klucze, bo po prostu szału dostają ludzie na budowach. Kurde, sam administrator budynku prosi, mówi, proszę nie zamykać tego pomieszczenia, bo instalatorzy przychodzą, wszyscy przychodzą. Kurwa, zamyka ktoś to pomieszczenie, no. Matko Jezusowa i Chrystusowa. I pierwsze, co muszę zrobić, to dorobić te 7 spawów, ponieważ pierwsze 2 włókna z tej tuby drugiej, która jest niedokończona, będzie się zasilała tutaj takie domki i takie fatboxy, faty i takie hubfaty Huawei'owe. A tego nikt nie lubi, a przynajmniej ja. Uważam, że to nie jest wcale dobre do montowania w studniach. Na słupach? Owszem, czemu nie? W studniach absolutnie się do tego nie nadaje. A tutaj zobaczymy, co Bartek robi, bo on tutaj się teraz rozwijał mimo wszystko. A to tutaj ta studnia. Oj. A to nie nasze, nie wiem kogo to. Ale piękna. A to jest nie nasze tenio? Nie. Co ty mówisz? Co ty mówisz? To może być łupecowe. Ale łupec to te fisty daje, ale nie takie tenio przepiękne z grzebieniami. Coś to podejrzane jest, to jest niemożliwe. No ja dobrze. Tego nie budowałem, a ja tu wszystkiemu pobudowałem na tym osiedlu. Tak. I kiedy nie zrobić testu kamery, jak nie teraz? Tak. Proszę bardzo, spójrzmy tam. Tylko, że ja nagrywam teraz w 60 klatkach, więc Bartka nagranie może teraz klatkować, które ma 30 tylko klatek, a będzie wyrenderowane do 60, ponieważ nigdy nie renderowałem do 60, bo nie nagrywałem w 60, a teraz nagrywam w 60. Ciekawe. Testowo. I po prostu ruch ma być płynniejszy, prawda? Ruch. A ja mam taką kamerę sportową, przecież to mogę tak. Rzuć to tam, szybko, rzuć to. Klik. Dobra, drodzy Państwo, biorę tak narzędzia, spawarkę i drabinkę. A ja rozwijam, otwieram studnię i spierdalam. Mam namiot, jeśli chcesz, ale nie, bo to kurde zwieje. Plus to, że te nogi powypadali. Dobra, znowu telefony dzwonią. Idą oni. Teraz to w tą stronę? W którą stronę to idzie? Wafelko mój ty. Przenajświętszy. Ja teraz jeszcze raz plany, bo oczywiście ja mam tylko schemat optyczny, nie mam planu takiego, planu, no jest tylko schemat optyczny. No jak nic, 2 spawy trzeba zrobić, ale nie w tym miejscu, dobra. On idzie tam, czyli jest kolejna studnia, ja nawet nie wiem. To nie jest dobry dzień na pracę na dworzu, ale w sumie żaden dzień nie jest dobry na pracę na dworzu. Na mojej kamerze nie będzie tak ładnie widać pryszczów rafałowych, jak na jego.
podłączamy te domki tutaj. Więc to daleko naprawdę nie ma. Rafał! Zerknij, czy się rusza. Chodzi, o? Git. Zaraz taka, że nie będę potrzebował chłopów, że sobie tamto ściągnę. A właśnie jadą chłopy. A, te czwórka śmierci! Pomachajcie do Tomka. Pięknego Tomisława. Już teraz te tytuły to rozdaję. Jesteś brudny? A, się mogło być gorzej. Teraz chyba bardziej brudziłem jeszcze. Genialnie. Co? Nie? Tak, chyba to jest jedyny bez opisek. Tak, obśliniłem sobie kamerę, więc teraz jest jeszcze gorzej niż było. Dzień dobry, witajcie. A to ma iść tam, na drugą stronę ulicy. Ale gładko idzie jak dupka niemowlaczka. Kabel stąd zniknął, Basty go zabrał, bo podobno tam jest mufa. Ale patrz, jaka tęcza wyszła. I kabel w tym momencie zniknie w studni, a ja studnię zamykam. Ale nie hakami, tylko jak Bozia kazała. Tak, nie wiem, co było widać, pewnie nic. Kamera już cała mokra, obsmarkana, oblizana. W sam raz. Tak dobrze rury są zrobione, że wchodzi bez styczki. Jeżeli dobrze kojarzę, to jest ta studnia. Piękna rześka pogoda, piękne rześki deszcz. Gdybym miał jakąś chusteczkę, to mi użył, a mam. Ale ładne ujęcie, tylko nie wiem, czy nie będzie złe ze światłem. Widzicie, to nie zwłoki, to Tomek tylko tam wyczynia cuda. No, mili Państwo, żeby za dużo nie pokazywać, to tak, tu jest szafka. Przełącznik to 144. Tak, tam jest Special SA, tak, kabel puszczony zasilający prądowy, bo miało być korytko przykręcone, ale przyszli, założyli w Special. A jeszcze jakieś uchwyty pasowało, wydaje się, żeby to było w miarę sensowne, chociaż w połowie. I to z przełącznika, który muszę nie dość 7 sprawów dorobić, to jeszcze zmierzyć ją całą, no i do no poprawić, jeśli coś będzie do poprawy, prawda? Bo na tyle to czasem się może coś zdarzyć, chociaż pamiętam, że robiłem kalibrację łuku i powinien być dalej ok. No i tutaj ten wstyd, który właśnie mówię, że brakło mi baterii na 7 ostatnich spawów. Dobra, teraz nie będę przynosił stolika i tego wyciągnął na dół, bo już się tego może aż tak nie opłaca. Próbuję to po prostu zrobić z drabinki na skrzynce. Włókna niestety są dosyć krótkie, a raczej pigtaile są krótkie. I tak, to jest przełącznica i na razie za wiele nie widać, bo to niestety dalej nie chce wyjść, bo te słabe są, powiedzmy, te szyny, prawda, za mocno to coś nie wysuwa, ale więcej nie potrzeba, no bo to jednak jest ograniczone tą głębokością, która jest dosyć niska w tej przełącznicy, co jest na plus w ciasnych szafach. Dobra, już opowiadam dalej, o co chodzi. Pierwszą tackę, którą zrobiłem, to zrobiłem w taki sposób, że nie obierałem, ponieważ jak dostajesz taką przełącznicę, masz ją przygotowaną już. W sensie, że masz tutaj opisane tuby, tutaj jest 11 i 12 i masz włożone mniej więcej te pigtaile, więc ja pomyślałem sobie, kurczę, kiedyś odpinałem to, obierałem je wszystkie i dopiero przymocowałem jeszcze raz. To mnóstwo czasu zajmuje dodatkowego, który może nie trzeba robić, więc pomyślałem sobie, skrócę sobie maksymalnie te pigtaile grube po to, żeby to po prostu włożyć i jak najkrócej, żeby to trwało. No ale kurczę, tak ciężko mi to było zwinąć, że pomyślałem sobie, kurczę, no następnym razem nie będę odpinać, ale sobie obiorę je tutaj za tym języczkiem. I oczywiście, obierałem, ale się okazało, że niestety no, włókna, które tracą swoją tą taką powłokę, nawijając samymi włóknami, są krótsze niż potrzeba, więc te kółka są zaciśnione bardziej niż to jest potrzebne. I w razie na przykład draki, takie jak tutaj dalej, że jakieś włókno typu na przykład różowe jest, że 2-3 razy się obierze, coś tam później nie tak, no to już jest ciaśniej, więc nie ma takiego ideału. Nie jest tak świetnie, jakby się mogło wydawać, że można zrobić. No i tak to właśnie nie do końca poszło tak, jak sobie marzyłem to zrobić.
ale no przynajmniej nie traciłem tak bardzo dużo czasu na odpinanie, na obieranie, chociaż tak naprawdę no to no po prostu trochę poległem. Zrobiłem kilka takich przełączników w życiu, ale wszystkie były obierane na nowo. O, to jest tacka, którą muszę dorobić. Tam to odłożę. Może nawet na górę tak zwyczajnie. Tutaj są włókna, które zaraz sobie pęsetkę, o, one są tutaj, które muszę po prostu dorobić, dorobię je z tej pozycji, gdzie teraz kamera stoi i potem wszystko zmierzyć. I w razie czego coś poprawić, jakby było tutaj. I teraz zobaczymy, jak mnie stać, jeśli chodzi o te włókna. Bo jeśli chodzi o stuby włókna, to one są długie. Tu sobie nie żałowałem chyba nawet trzech obrotów czy dwóch, ale są spoko, dostaną. A teraz jest gorzej z tymi włóknami, właśnie z tymi pigtailami. One są, co ciekawe, obrane. Bo ja już powiem wam, że ratowałem się wszystkim. O, jest, okej. Okay. Spoko mi wystarczą do spolarki na górę. Ja już ratowałem się wszystkim. Ja sobie ponadciągałem osłonki. Poobierałem końcówki, żeby tylko działanie spawarki było jak najkrótsze. No i niestety nie dało rady właśnie, nie? I tutaj właśnie pierwsze dwa spawy to są potrzebne mi, żeby uruchomić to, co dzisiaj Bartek będzie właśnie spawał. Chwilowo. Potem jeszcze musimy takiego właśnie chłoja dziwnego założyć. No i te taski nie są ideałem, przez to właśnie, że najpierw odmierzyłem je po grubości, odciąłem, a potem się okazuje, że no niestety właśnie jak jest grubiej, no to jest dalej, a jak jest chudziej, no to mniej miejsca to zajmuje i te kółka są mniejsze. Tak wyszło po prostu automatycznie. O nie, co tu jest? Next maintenance date is approaching. Że 21 lutego będzie przegląd, trzeba będzie zrobić, ale to i tak nie myślimy. Mamy 23 905 spawów na liczniku. Muszę sprawdzić, jaki był licznik. Nie wiem, czy nie około 20 600. Wtedy, kiedy dostałem ten nożyk FC6 RS z serwisu, po naprawie, po serwisie, po oczyszczeniu, po wymianie kółka i gumek za miliony monet. Konserwacja. Całkowity licznik spawów jest w miarę fajny. 20 600 tej spawarki. 23 905, ale to trzeba do odcinka pewnego tam sięgnąć. Ja tam to opowiadałem, kiedy dostałem ten nożyk, mówiłem, jaki jest licznik, więc trzeba do tego teraz wrócić. Strzeliło szybko 7 spawików i co? Spróbuję sobie położyć to razem z wami. No i tak oto wyjdzie tacka, która no ideałem nie będzie niestety takim, który by się chciało kiedyś popracować, porobić. No, niestety. Nie jest to pięknotka, jaka by mi się marzyła. Dobra, nie zatykam, nie zakręcam, czy zakręcić? Zakręcam na poczet dobrych pomiarów po prostu. Może nie trzeba będzie żadnego poprawiać. Jeśli chodzi o pomiary, zawsze warto sobie na sucho, czysto, taki pigtail przetrzeć najpierw. Ja mam pigtaile wymienne, które co jakiś czas usuwam i daję nowe. Można wysyłać do firm, którzy to wymieniają, ale to co, nie ma takiej potrzeby, że tak powiem, ekonomicznej. To złączę, tutaj ta ferula u mnie też jest trochę zużyta, więc staram się ją czasami też na mokro wytrzeć. Kiedyś słyszałem, że tego nie wolno robić, że to je psuje. Jaka jest prawda? Nie wiem, wiem, że to się po prostu zużywa. To już tak naprawdę 3 lata minęły od kiedy to było w naprawie, więc to się zużywa do używania. Fajne, polecam z FCA te wtyczki, bo ciężej je zgubić niż takie zwykłe. I co będę mógł powiedzieć na temat pierwszego pomiaru? Już się zaraz zobaczy. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to, że ten odcinek nie jest zbyt długi, ponieważ tak, ta rozbiegówka to jest
to zaczyna się odtąd i kończy się w tym miejscu. A włókno, które mierzę, no odtąd i kończy się w tym miejscu, więc jest krótsze niż moja rozbiegówka, która ma 100 metrów. I tak zaczynając od końca, to ma odcinek mój 78 metrów, czyli to włókno pierwsze ma 78 metrów i leci do pierwszej mufy. Potem widać to punkt, ta jedyneczka, to jest moja rozbiegówka, ponieważ to jest moje włókno, które pracuje, a to jest moja rozbiegówka, która sobie leży tutaj. I dzięki tej rozbiegówce jestem w stanie stwierdzić, jakie jest tłumienie na pierwszym złączu tutaj w przełącznicy, a wynosi ono 0,18. Reflektacja to jest minus 60, więc to jest takie minimum przyjmowane za, no, za poprawny wynik, za poprawny pomiar, bo oczywiście może być minus więcej na minusie, minus 65, minus 70, bo do pewnego momentu, aż tak jak tutaj, też powinna być reflektacja i ona tutaj powinna wyjść, jeśli to byłoby złącze troszkę brudne. I uwaga, wypnę to, dotknę sobie ręki delikatnie i zobaczymy, czy się pobrudzi. Wiem, że to jest niedobre, co teraz zrobiłem. Nie powinno się tego robić, ale raz się żyje dla testów. No, też nie chcę wyjść za bardzo. Chociaż jeszcze fala 1550 jest bardziej na tę reflektację podatna. O! No dobra, patrzcie. Wyszło mi teraz tłumienie w ogóle, kurczę, niższe, tak jakby się to w ogóle, nie wiem, czy wyczyściło, co się stało. Reflektacja się pokazała turbo wysoka, minus 90, czyli turbo czyste się to pokazało. No, bardzo śmieszne są te wyniki, naprawdę. Wygląda, że to 0,18 znikło od dotknięcia mojego palca. To się zamieniło w prawie idealny spaw, ale to bardzo prawdopodobnie przez to, że inny typ jest włókien tutaj w przełącznicy, a inny typ kabla, który dostaliśmy, ale my dostajemy te sprzęty od operatora, więc nie możemy narzekać, że coś jest niepasujące. Po prostu jest tak naprawdę tak zwane podbicie sygnału. Gdybym mierzył stąd przez rozbiegówkę, to wtedy by wyszedł ten minus raczej tutaj. Dobrze, przyspieszam, mierzę wszystko. Mam nadzieję, że nie będzie nic do poprawy, że to szybko ogarnę. Dobrze, drodzy Państwo. Mufa wyspawana, dwa spawy to były, oba. Z jednej strony od strony Olta to była tuba trzecia, włókno niebieskie i białe, a w stronę tej ulicy, którą zasilamy z tych domków, to będzie tuba pierwsza, na czerwono-zielone. Zimno, żałuję, że nie poszedłem za oto, ale teraz już za późno. Piździ niemiłosiernie. Obrzydliwie kręciołka chowam. Nie wiem, czy już nie jest jakaś pora na drobną przerwę. Pola na tyle stwora. Chciałem coś tu chować. Mój stripper tu gdzieś leży. A tu jest stripper. Tu jest nóż. I uciekam. Bardzo ważne, żeby jednak zachować te narzędzia w miarę na miejscu. Zwijamy teraz kabelek na stelaż. Tylko niestety wpadł mi. Wpadła mi rękawica do studni. Dobra, musiałem pogadać przez telefon, bo już się plany zmieniają. Bardzo możliwe, że będę musiał zaraz stąd zwijać, jak się tylko to pomierzy. Uwaga, zobaczymy, ile to potrwa w ogóle. 10.03. Bardzo dobry czas. Czas uśredniania spawu, pomiaru, to mam 5 sekund na każdą falę. I to w zupełności wystarcza dla tego reflektometru, który w miarę tam ogarnia szybko te sprawy. Naprawdę nie trzeba, nie wiadomo jak bardzo tego długo przeciągać. Jak pamiętam, jak się uczyłem, to tam mierzyłem po minucie, po pół minuty i głupi byłem, jak nie wiem. A potem gdzieś tam wiadomo, no nie miałem nigdy takiego wzorca, który by mógł mi tak naprawdę w terenie pokazać, że no nie, można jednak krócej, można zrobić to w ten sposób, można w inny sposób. I czasami taka samonauka to trwa więcej niż to jest potrzebne, więc polecam popracować z kimś, kto się na tym w miarę zna i jakieś takie wzorce od niego w miarę przejmiecie i się szybciej nauczycie tego, co potrzeba. O kurwa, no i pierwszy do poprawy będzie.
No bo jest jednak duży spadek. No ja pierniczę, no. No jak mi to mogłeś zrobić? 0,7. Jeżeli to się nie wyczyści, no to będzie poprawkowy cholerny, no. I to z tej tacki najdolniejszej. Krótko mówiąc, zwyczajnie. No teraz to się nawet pobrudziło. Kurczę, no. Jeżeli czyszczenie tutaj takie właśnie wewnętrzne nie pomoże, ani kliknięcie ponowne, no to niestety. Ale przecież ten żółty robiłem teraz, więc... Nie no, kurde, zły jest. A to się kwalifikuje podczas odbioru niestety do poprawkowania. I już, wyciągnięte tyle, ile mnie tu w miarę interesuje, więcej nie chcę. I od razu robiłem powiat na żywca, chociaż to cięcie jest złe. Żeby nie poprawiać obu, poprawię jedno. Dobra, i mogę klikać start. 0,0,0. Nie, pigtail albo adapter jest zjebany. No jest to samo zupełnie. To nie jest wina spawu. No 0,7. I to są sytuacje najgorsze z możliwych. Bo nie dość, że to wygrzebałem. Straciłem ten czas. A czasu już nie mam za dużo, bo będę musiał chyba na Gdańsk wracać celem pewnego uruchomienia, które jest omawiane. A nie było tego w planie. Spaw się grzeje, a ja sobie najpierw podmienię adapter na takie inne z torby i zobaczymy, czy to jest on. Okej. Nie zapisuj. No jest lepiej, ale wcale cudu nie ma większego. Takiego jak te pierwsze 7, które były wręcz idealne, ale mamy 0,495. Jest to dużo lepszy wynik niż 0,7, bo już odbierający powie, no... tak pomlaska, ale powie, dobra, no nie jest tak źle. Kurczę, 0,5. No cholera, spaw nie będzie lepszy już wcale. Skoro ten był dobry i pokazano też te 3 zera, tak po prostu pokazano 3 zera. Dobra, sprawdzam jeszcze jeden adapter. Bo jeżeli ten pigtail jest troszeczkę taki kulawy, nie chciałbym go zmieniać. Bo nie mam zwyczajnie na to czasu. Jakby to był decybel, to wtedy już nie miałbym wyboru. A ja teraz jestem na takiej granicy wytrzymałości, że wytrzymam cierpliwość pewnego chłopa. Zrobimy jeszcze oczywiście podczyszczenie delikatne. Widzę, że FCA zaczyna się w fibrejna bawić, bo daje adaptery kiepskie. Dobra, mam nadzieję, że go odkręcę jakoś bezproblemowo. No, następny jest przepiękny pomiar, czyli ten ósmy ma, no nie powiem co, ale jest po prostu zły. Jest po prostu wyraźnie gorszy od reszty. Dobra, próbujemy jakoś go stąd wyciągnąć, a to nie będzie za bardzo łatwe, bo trzeba to sobie uwolnić. No i to co najgorsze, to te blaszki cholerne. O, nie wyszedł tak wcale drastycznie źle. Teraz zrobimy jeszcze pomiar, na którym będzie w miarę najlepiej, że jak sobie kliknę to tu. Kliknę to tutaj. Nacisnę o tak wszystko. Wklikuję ten adapter, który tutaj mam. Na nim są najlepsze wyniki. Koło 0,48. Mierz mi, proszę ciebie, mierz. ...4,1 nawet teraz jest, ale kurczę, co kliknie to inaczej, więc... Więc dobrze, no muszę to na razie zostawić, nie mam za bardzo wyjścia. Pyk.
Witajcie teraz już w moim autku. Tak, nie jest za głośno, jest sam raz. Dobrze. Grzeje mi się tutaj, bo zmarzłem obrzydliwie, bo naprawdę kiepścizna, jeżeli chodzi o tą poprzednią ufę, jednak mogłem wejść sobie do auta. Mogłem, ale tego nie zrobiłem. I teraz poniosę konsekwencje swoich akcji. To jest mufa Tenio C6, którą już na pewno też widzieliście. Ostatnio też tu było grzebane. Dlatego mówiłem, że gdybym miał ten plan na to 2 tygodnie temu, to bym po prostu to zrobił. Ale nie miałem i nie zrobiłem. Ona trochę chce się... Ole, piździ, słyszycie to? Boże, jak dobrze, że jestem w aucie. Zapiemy to sobie tak. Musiałbym podmienić akumulator ogólnie. To jest to, co sobie chciał zrobić w sumie. Bo aktualny akumulator jest trochę słaby. Zaraz wam pokażę przykład tego, ponieważ kiedy włączę oświetlenie, no to już chyba dogorywa. A nie ma co go bardziej rozładowywać. W sensie on teraz mryga w rytm świateł na dachu tych kogutów ostrzegawczych. Ja na pewno przynosiłem tutaj aku, tylko mam tu trochę śmietnik. Mam te tutaj kable zebrane, czekające na... Aj, wyrzucenie. To nie było to, co chciałem zrobić. Ale mam tutaj drugi akumulator. Zaraz go podmienimy i zobaczymy, czy to jest wina tego, czy to jest wina jednak jakaś okablowania. Czy coś się zdupczyło, jak nie patrzyłem, prawda? Zaraz do was wracam. Dobrze, i powróciłem. To była kwestia akumulatora. Widzicie, teraz wszystko ładnie świeci, pięknie. Musiał być słaby, nie był dawno ładowany. Ale mam 2 dlatego właśnie, żeby w razie czego sobie to podmienić. I teraz muszę znaleźć drugą końcówkę tego kabla, którą przed chwilą spawałem. Kabla 24 w konfiguracji 4x6. Ten tutaj. Teraz muszę znaleźć tubę trzecią niebieską. Prawdopodobnie będzie tutaj na zapasie, która z tych tutaj zwiniętych. Częściowo to widzicie, zapisywałem sobie tuba 4 do mufy 8. To jest tuba 5 do kabla 72J. Ale tuba 4 mnie nie ratuje do mufy 8. To nawet chyba nie jest mufa 8. Zaraz zaczyna projekt. To jest mufa 8. To jest 4. Dobrze się rusza. Widzicie? Ruszam tutaj, a ta się rusza. Dobra, to ściągnę troszeczkę, ale tuba 4. Ja. Znowu źle mówię. 3. Interesuje mnie tuba 3. Zobaczymy, gdzie ona idzie. Czy ona idzie na tackę? Wątpię, szczerze mówiąc. Coś tutaj się rusza, ale nie jest tak łatwo jak ta 4. No zaczynamy na tackach. Tuba 12 old, tuba 3, 72J, tuba 1, tuba 6, tuba 2, tuba 3, tuba 4. Do mufy 8, tuba od 1 do 3. Oj! Zaraz wyjdę i hakiem zdzielę. O, co tu się dzieje? Próbuję rozkminić, co ja mam zrobić. Pierwsza, druga, trzecia. Ale to już chyba mam wyspawane, czyli niepotrzebnie tu przyjeżdżać. Tutaj to otwierałem. Kurwa, tuba... Puszczam wam sygnał, bo to idzie tutaj. Potem idź do tamtej mufy, bo tutaj był kabel zostawiony, ale musieliśmy go cofnąć tam, pod 17. Rafał pojechał gdzieś na zadupie. Ale bo samochód stoi. Stoi? No. To może już wrócił, ale nic nie mówił. To wszystko jest zintrowane do rozmyślenia, do przemyślenia. Przy Woldzie siedzi. Tak, raczej tam. Chciałem, żeby mi zaświecił. Dobra. Ale to... Baw się. No, przepraszam. Dziękuję. Żabkę, żabkę, albo jakaś inna, lepsza, jakiś kebab. Tu są kebaby przecież. Przerwy kiedy?
wolisz odcinki nagrywać sobie? Ja? Odcinki są pieniądze. Całe 2 złote. Całe 12 groszy. Tylko nie płacz, proszę. Tylko nie płacz, proszę. 12 groszy. Dzisiaj cię zaskoczę. No to już idzie. Dobra, i to wychodzi, że jest zesprawane. Ale to idzie do starego Olta. A to musi iść do nowego Olta. A, 15-16. No to chyba też było krótkie, nie wiem. No tak, bo dopiero tutaj jestem. Dobrze, to piąć ci paszkolicik, tak? Tak, poproszę. O Boże, jednak jak jest bez grzania, to jest słabo. Mam nowe narzędzie, wielu z was prosiło o to, żebym kupił opalarkę. Kupiłem najtańszą opalarkę z Lidla. I teraz zaczynamy. O, wyprostujemy te dżuby. Przynajmniej spróbujemy. Na wizji! Myślałem, że rzucisz mi 5 zł w dupę, bo tak poczułeś i mi się zimno zrobiło, to na pewno wystaje. Dobrze. Dobrze, pa pa. No nie umiera mi bateria. I co? W sumie to grzeje i prostuje. To widać zresztą na kamerze, co nie? Tutaj to gdzie skończyłem, a to gdzie jestem. Rozłączam, bo zniknę zaraz, idę, pa, pa. Uwaga, 11.05, a zacząłem 10.03. 10 minut pewnie się biłem z tym włóknem, z tym spawem, z tym adapterkiem, więc pewnie tak z 50 minut trwa zmierzenie około 144 spawów, tylko że ja zrobiłem coś takiego fajnego, czyli ustawiłem sobie w konfiguracji testowej próg, żeby mi tak do 0.5 pokazywał poprawny spaw. A w preferencjach użytkownika zapisz automatycznie pomiar, gdy jest poprawny, więc miałem poprawny pomiar do 0,5 dB na spawie. Nie musiałem wtedy klikać zapisz. Jedno kliknięcie mniej, czyli 144 kliknięcia mniej musiałem wykonać w tym czasie. Warto było naprawdę. A teraz jeszcze zobaczmy na sam koniec, jak się to 8 zachowuje, tak po chwili po prostu takiego leżakowania. Bo odnośnie w całości, to wszystko miałem koło zera, koło jedynki, koło dwójki. Takie koło trójki to sporadycznie. 0, 4, 4, 5. No kurczę, to jest najgorszy wynik, ale nie chcę tego zmieniać, poprawiać. Nie ma na to czasu dzisiaj, bo ja nie dość, że nie zrobię planu, który chciałem tutaj wykonać, to chyba muszę się stąd przemieszczać gdzieś. Mówiłem o tym, że fajne są te zatyczki, bo się nie gubią. I chyba właśnie mam zgubioną tą zatyczkę. I też nigdzie nie leży, więc nie wiem, co się z nią stało. Dobra, czas się stąd zwijać. Czas to przymocować znowu na opaskę, tylko muszę jeszcze tutaj sobie ułożyć i przykręcić pokrętło trochę i wystarczy to wsunąć. I wyszedłem. Jakiś czas później, spokojnie, ze 40 minut później, ponieważ biegałem jeszcze popatrz kordy, po naklejki. Dwa włókna już zostały uruchomione, które teraz Baltek spawuje. I trzeba zrobić takiego hub boxa. Takie badziwie straszne. Tylko muszę zadzwonić do naszego Pawła, czy on tutaj jest, czy się nie przypadkiem nie zawinął z tym hubem. Bo będzie śmiesznie, prawda, Bartosławie? Jak ci tutaj idzie? A wiesz co, musiałem wygrzebać włókna, które już były wyspawane, w tubę drugą do tego starego Olta. I tak. Tutaj niestety miałem 3 obroty, tyle tej stacka. I wydobywanie tego z tych wszystkich spawów? Tak, było uciążliwe i trudne. Tak, długo trwało, niegrzeczne. Dobrze. Ale już mam włókna odmierzone? I zaraz to pójdzie. I po wtedy tak sobie zzyt połączę. To na koniec jeszcze najwyżej pomiar zrobimy, bo teraz idę Pawła zlokalizować, ale głodny jestem strasznie, więc ja może to co, 2 spawy i koniec tutaj? Tak. Dobra, to pomagamy Bartosławowi szybko to zrobić, albo poczekamy, niech on coś zrobi. Pomogę mu to zwinąć. I jedziemy na zapiekankę. Albo pizzę, albo coś podobnego.
Bo głodny jestem straszny i muszę jechać ja jeszcze też, szybko siku zrobić, bo naprawdę po tej kawie mirkowej to mi szajba bije. Tak, takie coś będziemy teraz jedli. To się nazywa kapsalon. Myślałem, że to takie, wiesz, słowo, jak nie wiesz, co to za słowo, to mówisz kapsalon, a to jednak słowo coś znaczy. Tak, to jest pytanie. Takie, bardzo serowe, tak. Wszyscy lubią ser i zapiekane rzeczy. Tak. Czy się tym nie najem? No, ja widzę, że tym nie najem, bo nie ma tu chleba. To jest głównie takie mięso z warzywami i serem. Dobrze, smacznego! Dobra, zakładam czapkę nieistniejącego operatora już. Jest info, że w tej studni jest nie wiem co. Powinien być kabelek, który Bartosław robił. Ma tutaj być. Ale czy będzie jakiś stelażyk, czy cokolwiek, nie wiadomo. Dzień dobry. Tak, już zakończyłem ten kabel, jego drugą stronę. I tutaj widzę, że jest czarny kabel, wygląda na 24J, wygląda ten sam kabel. Jest tutaj już coś. Cóż to jest FAT. I będzie FAT i hub w jednym miejscu. Wygląda to bardzo podobnie do tego, co już widziałem wcześniej, czyli... Czy oni to dają tylko w takich błotnistych miejscach? Czy to jest wymóg? O, takie coś. Teraz ściągnijmy. To się chyba robiło... A, do góry. O, wyskoczyło. Ale wyskoczył. Tak, to są takie outdoorowe adaptery, prawda? Tutaj wchodzi normalny pigtail. A tutaj jest taki pierdolnik, co jest obrzydliwstwem najgorszym. To trzeba kliknąć tak trzy razy? O. I teraz wszystko to widzę. To jest obrzydliwstwem najgorszym. To się do studni absolutnie nie nadaje i nie polecam tego. Ja takie dwie tylko w życiu zrobiłem. Z tym jedna pierwsza była źle zrobiona, bo nie wiedziałem, jak się obsłużyć tymi uszczelnieniami. I wiem, że zrobiłem jakoś tak inaczej. Pewnie niż trzeba, bo pełno wody tam w środku się nalało. O nie. Wygląda to chińsko, ale w sumie Huawei jest chiński. Ale ty zobacz, ten plastik jest taki żółtawy, co nie? Tak. Ale taki, gruby. Powiedzmy, że taki w miarę sztywnawy i najlepsze to, że na przykład nie ma takich zakończeń i jakichś takich, jak te skarki czasami z takich mów chińskich, to masz takie zadziory na przykład. Tutaj to jest mimo wszystko jakoś tam jeszcze wykonane. Standard jakiś? Jakoś taki jest. No, nie? Miętkie. Tak, nie jest taki bardzo, o jaki fajny pipok tu jest. Ale tego. Lepszy niż w teniówce. Kurczę. Akurat, tylko nie wyjmiesz go bez tego, bez penceta. A tu masz zakończenie tub, tak? Tak. A tuba jest nawet napisane. No śmieszne, tak tutaj masz nic na trzymanie. Tube end. Ja miałem raz przyjemność wtykać. Tak i na początku musiałem to sobie zdjąć, żeby wpiąć. Bo nie byłem pewny, czy dotknąłem, czy dopiąłem, jak to ma być. Zdjąłem to sobie, a tutaj masz normalne adapterki. Dobra, a tutaj co tu jest? Jeszcze poczekaj. Pindolki różnokolorowe. O, powiedz mi, co to są uszczelki? No bo, tak, to są uszczelki na różne przekroje kabli. Z tym, że nie ma chyba do tego żadnej instrukcji. To trzeba chyba zrobić zwyczajnie na oko. Jaką gumę należy zastosować? No, gdzieś tu jest gruba jak na 144. A to jest cieniutka już taka. Tak, one są tak naprawdę, no nie no, różnią się. Naprawdę jest pełen zakres. Nie? One są przecięte oczywiście, że sobie to używasz do swojego kabla. I to też jest jakoś skręcalne, czy to po prostu, jak to wygląda? To już zademonstrujesz. A już, no właśnie, musimy to po prostu teraz to roztrząsnąć. A tak, było coś takiego, że ta śruba centralna to wciskała, prawda? To wkładasz i... To było jakieś nakręcane, chyba odtąd, prawda? Musisz tą śrubą kręcić. No jak tą śrubą skręcić? To się skręca, prawda? No powiem to, no debile. Debile skończone. Tak, debile skończone, to prawda. Powiem tak, debile skończone nie dają nic, co można zaślepić drugi port. Jak sobie nie obetniesz kawałka kabla, żeby tutaj włożyć, nie masz drugiego, nie masz. Po prostu, no nie wiem, no wiesz, włożyłeś kabel, sobie zastanawiasz, o kurwa, co z dziurą? Nie masz co to włożyć. Nie dają nic, co by mogło tutaj to zaślepić. Ale to jest nadzieja. Nie dają nawet podplaga zwyczajnego? Tak. Nie. Tu jest tylko pewnie chusteczka, absorbent. Prawda? Są słonki. Fajne są, że są gołki. To można przykręcić. To wszystko. No i te. Tak. Tak. I to jest takie hamidło, mówiąc krótko. Może palec za nie. Tak. Ja w ogóle nie jestem... doświadczony w tych sumówkach. Mimo, że robiłem dwie kiedyś, to myślę, że teraz pamiętam, jak to robić. Też było
Wydaje mi się, że tak, no wydaje mi się, że trzeba to po prostu rozkręcić tą śrubę, to się wydaje głupie, że trzeba to rozkręcać. To po prostu... To tylko ten środek wyjdzie, o, tutaj taki z tą blaszką. A cały ten plastik tutaj to jest jednolity. Fajne, że patrz, no, tutaj masz uchwyt na kabel, no to wtedy kabel się trzyma, kręci. Tu są takie zęby super straszne, więc to nie jest takie głupie. No ale jest głupie to, że nie można sobie kabla drugiego uszczelnić. Plus właśnie zawsze zastanawiałem się, jak to dalej zrobić. Oj, myślicie, że wiem, gdzie jest mój śrubokręt jeden? Nie wiem. No, a tu mail znowu jakiś przyszedł. Dobra, chodzimy na stolik, bo to zaraz znowu się zdupi. No ja tu pamiętam, że robiłem wszystkie te pigtaile w jedną stronę, pewnie w tamtą stronę. Tutaj można sobie zakręcić raz na przykład i włożyć tutaj. Nie obierałem pigtaili, bo to się nie obiera w tym miejscu, bo to jest fajne, to jest głębokie. Tutaj no, to dużo wchodzi. Tak, i nie do takiego celu, wiesz, po prostu mówię, że nie obieram. Masz już. Masz YouTube? Do ciebie YouTube jest napisane? Bo możesz sobie opisać na przykład kabel numer i tub numer. Aha. To jest taki szablonik. Do czego byś takie coś przyrównał? Aj, no ale czekaj, jak to wsadzisz? A, poczekaj, popatrz, tutaj to pasuje. Tutaj to pasuje, czyli co, guma będzie z tyłu? I guma ma ścisnąć? Dobra, tak to zrobimy. No, tak pasuje. Tak to zrobimy, guma niech się z tyłu ściska i wkładamy. O, człowiek jest mądry. A tak zrobiłeś za drugim razem? Pamiętasz? Nie pamiętam. Możliwe, że tak, bo pamiętam, że pierwszym to ja włożyłem chyba coś na wierzch i to był duży błąd. I nie zadziałało widocznie coś. Przy drugim razem myślicie, że otwierałem tego drugiego Huawei'a? Nie. Ale pierwszego wiem, że raz dotykałem, bo tam były problemy historyczne po prostu, nie? Dobra, zróbmy coś pożytecznego. Tak, ja idę rozumiem. Zobaczcie, jaki on jest prędki. Ja te dwie śruby odkręcił, a on już kabel ma odrany. Uwaga, co teraz sprawdzimy? Już wam pokażę, tylko gdzie ja to znajdę. O, tutaj wszystko jest tam, gdzie powinno. Tak. Czyli nigdzie. Czyli tam, gdzie powinno. Tak, tak. Obrałem teraz tubkę czerwoną dla celu taktycznego. Sprawdzenia mocy optycznej? Tak, czy na pierwszych dwóch włóknach jest sygnał, bo powinien być. To po oczach mi nie dawaj, jak tam jest 10 gigów. Tak, 10. Nie, będę ślepy. 10 gigów tutaj zapierdziela. Na wkładce razy, do Olta oczywiście. Dwa. Ale do Olta jest 10 giga, a ile jest na wkładce takiej wyjściowej? Na wyjściowej trzeba jeszcze sprawdzić, bo tam jest... Aha, bo to są te klasy B+, chyba tam widziałem, więc... Chyba nie ma tam przepustowości napisanej, tylko że klasa jest napisana. Nie, to gigówka na pewno, przecież to jest zwyczajny gigon. No nie wiem, nie możemy się wypowiadać. Nie? Ja się staram nie wypowiadać, póki nie sprawdziłem czegoś tu. Tak, a ja będę gadał, bo ja się nie muszę znać. Jest minus 5, co oczywiście trochę oszukuje, bo tutaj jest więcej, będzie koło zera, prawda, prosto z karty. Plus tutaj będzie ile, ze 400 metrów, 500 może? Ale coś jest dziwnego. Co? Dlaczego na innych włóknach mi pokazuje minus 12? Światło słoneczne. Nie no, właśnie ten namierzacz, detektor jest dobrym detektorem. Ale nie, kłamie was. Jak zamknę, to pokazuje, rzeczywiście. Ale dlaczego pokazuje tak? Patrz, zasłonię wszystko. Nie pokazuje low. Minus 13. O nie. A chciałem się o nim dobrze wypowiedzieć. Bardzo. Teraz tutaj mamy taką zaślepkę. Jeżeli to zaślepkę wyjąć, trzeba ścisnąć dwa paluszki. O! Paluszki. O! Ale wysrało. Tak. Ale dobrze. I teraz to musimy wsadzić. Tak, tylko czy dobrą stroną. Jak chcemy to zrobić? A tak jak trzymasz pewnie, tak? Zwyczajnie. Chyba tak. Ale jaka dziura wielka, tutaj wszelakie owale wejdą bez problemu. Jeszcze dużo brakuje, żeby wejść. O, wchodzi, nagrywasz. O, coś klikło, chyba już. Ale tutaj to się tak styka, to chyba ma się tak stykać. No bo dalej coś nie wejdzie, bo tu zatrzaski wskoczyły. Tak, i to jest to, co ta wajcha, co sensu nie ma w ogóle, według mnie, za bardzo. A, ma sens, no bo żeby to wyciągnąć, to musisz to ścisnąć i wycofać, prawda? A teraz dzięki temu białemu
nie ścisną się te pindolki, bo tutaj są takie te, wiesz, frędzelki. Ciekawe, bardzo ciekawe. Tak, i teraz trzeba po prostu tutaj rozszyć tubę jedną i drugą. Tak. Rozłożyć 8 piktajli, szukam. I robimy to szybko i ten dzień będzie zakończony pewnym sukcesem. Dziś powinien być kabelek zasilający, to gówno, które tam wisi. I wtedy wpinamy sobie właśnie tutaj, w jedynkę i dwójkę. A to potem zaprezentuję w miarę, ale to widzicie, coś takiego to się robi. O, takie coś. I myślicie, że potem to się da nawet ten ruch zrobić? Nie, nie da się. Jak to trochę pomieszka w studni, gdzie pewno piachu się nażre. Nie ma na to najmniejszych szans. Tutaj jest jakieś piktajle znalazłem, które są jakby trochę już po jakichś przejściach, że możliwe, że coś było z tego wygrzebane, bo nie ma spiralki. O, nie ma pierwszych dwóch. Chyba reszta jest, no to nie. Chciałbym dać tutaj takie normalne, tak jak kolory zastosujemy. Taki chciałbym dać, szukam dalej. I teraz obrotów zaraz ocenimy, ile tutaj wejdzie. 2 czy 3. Myślę, wydaje, że tak 2 to tak, no, optymalnie, a 3 to jak już przypadkiem nie będzie chłamu jakiegoś dużego, to wtedy 3. Czyli masz? Aha, top, prawda? Tak, i bottom, tak. No to tak, tak, to jest. Nawet data produkcji chyba jakaś tu jest napisowana, czy co to jest? 21 rok? Czerwiec? Lata na przykład, te takie kręciołki. Tak, widzę, ale myślę, że ja to rozumiem. To nie jest po ludzku napisane. Taka stara, przeterminowana mufa? To jest po staro elfiemu. Tak. Wow! Ale frajer jebany! GA507AN, a żeby ci tak, kurwa, żebyś do kibla nie doleciał. Cały ochlapane nogi i spawarka też. Kurwa, widzisz, że się robią to... Patrz, gdzie jedzie, zaraz idzie mu kabel odciąć. Tak. Czas lekko, delikatnie ogarnąć torbie smród. I robimy szybką ósemeczkę. Bartosław obiera końcówki same, bo mówiłem wcześniej, że tutaj nie ma co obierać całych piktajli. Nie, to jest naprawdę spoko rzecz. A jeśli będzie używana jeszcze druga tuba, czy tam nawet 400, to wszystko jeszcze wejdzie, ale nie będzie. Przecież i tak tutaj nie można nic wyprowadzić. Można jedynie po coś pospawać na wprost, ale czy kiedykolwiek będzie coś spawane na wprost? Nie wiadomo. Zawsze jest druga tacka cała do dyspozycji, a można jeszcze tacki tutaj użyć, więc dla bezpieczeństwa tych piktajli zostawiamy je w całości. Tube end. O, przekroczyłeś o 2 mm. O nie, dzwonię do Huawei'a. No i ochlapana walizka cała przez dziada. Na nagrania, bo jednak te 60 klatek to wiesz, ciężkie będzie. Myślisz, że mi to w ogóle pójdzie? Na komputerze? Komputer? Halo? Tak, teraz nagrywamy wyjątkowo w 60 klatkach. A, tak, to się popsuło, niestety. Już nie działa tak dobrze. Dobrze, musimy teraz to szybko robić, bo ogólnie tak trochę siąpi, takim trochę deszczem, trochę jakimś takim, nie wiem, śniegodeszczem. Dzień dobry, z tej strony Bartosz Wiem-Rupukowski. Witajcie Państwo w najnowszym odcinku teleturnieju. Czy to się podniesie? Bo właśnie skończyliśmy spawanie. Spaliśmy na dwie spawarki i wygląda to tak. I teraz pytanie. Za 500 zł, czy to się podniesie? Odpowiedź teraz. Zostało Ci jeszcze 10 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Próbujemy. Wasze zakłady są zamknięte. Teraz łapiemy za jedną stronę. Tak, złapiemy za stronę piktajlów, które były rzucone. I jak to Rafał powiedział, po prostu to podnieś. Tutaj jakaś dziwne rzeczy. Czy to się podniesie, proszę Państwa? Tutaj jakiś szary się zaplątał. Tak, prawie. Prawie się podniosło. Dlaczego to jest tak dziwnie? Na dwie strony. A, bo to są wolne włókna i one są śmieciami. Proszę Państwa, tak, podniosło się. Dla tych, co powiedzieli tak, nie dostaniecie nic, bo nie mam 500 zł. Ale tak, gratuluję.
Uwierzyliście w nas. Daliśmy radę wyspawać to na 2 spawarki i się podniosło. Dziękuję za oglądanie teleturnieju. Czy to się podniesie? Zapraszamy na kolejne edycje. Tak. Teraz tylko to ułożyć. Dobrze. A teraz w kulisach może powiedzieć, dlaczego 2 spawarki? 2 spawarki? Bo pierwsza spawarka, którą wzięliśmy tutaj, nie będę jej nazywał. Zrobiła tak. Takie bąble się stykały. No dobra, pierwszy raz, okej. Tniemy drugie włóknę i znowu przybliża. Takie wielkie. No to powiedziałem, dobra, no to pójdę po moją, bo może coś, woda się dostała, wilgoć. No bo tutaj pajacy jeżdżą, zaraz znowu będzie mokrzy. Pa, nagrywaj. E, spokojnie. Pobiegłem po moją, zrobiliśmy po 4 spawy, po równo. I teraz możemy układać. Chińską numerancję. Tak. Chciałem tylko dodać, że jak zrobiłem kalibrację łuku, to już przy pierwszej kalibracji, przy pierwszej próbie był dobry stan łuku, więc co się stało, że robiła bąble? Nie wiadomo, ale potem już nie robiła, potem już było dobrze. Tak. Teraz tylko trzeba to zmęczyć i no i nie wiem, będziemy musieli roztrząsnąć, co się w tej studni dzieje. Powoli zbliżamy się do końca tej historii. Tak, szczęśliwego końca. Bo tutaj to zaraz chłop połtyka. Bo zrobił tutaj, tak przełożył w rękach 2 razy, to są takie magiczne rzeczy. Tak, trzeba. To jest wyższa szkoła technologii. Tak. I to się zaraz zmieści. No i mówiłem wam, że są tutaj 2 włókna. I 2 włókna powinny być odpalone. I zaraz, teraz, może teraz. No tak, teraz. A kiedy, jak nie teraz? Jak nie teraz, to kiedy? No i tak, wygląda dalej jak kupa, ale uwaga, wcale nie, bo Bartek mówi, zróbmy to dobrze. No to zwinęliśmy to takie może w miarę skrótowo i to wygląda wciąż jak gówno, bo to będzie całe życie jak gówno wyglądać, ale udało się tego fata zamontować, kable opisać. Te kable są tutaj zwinięte tak, no razem, nie splątywaliśmy tego do siebie, bo trzeba będzie jeszcze jeden kabel dorzucić, więc kiedyś będzie lepiej, bo nawet wpadły te kartony, to wszystko, te worki będą wpięte do tego fata, więc tak, to wciąż wygląda jak trochę taki trzeci świat. Ale patrzcie, gdzie my jesteśmy. Przecież tutaj nawet normalnej ulicy nie ma. Normalnego chodnika nie ma, więc... Zamykamy to i nie patrzymy. Tak, nie wolno na to za bardzo patrzeć, bo to takie całe życie będzie troszeczkę, nie? Dopóki nie będzie uporządkowane... Tylko może... Wszystko. Nie no, Bartek zaczął bardzo dobrze, bo zaczął to odwijać, przewijać i nakręcać dobrze odpowiednio, prawda? A to, że jest woda w studni, to całe życie pewnie będzie. No chyba, że kiedyś tutaj zrobią nową drogę, jakieś odwodnienia, coś. Co nie będzie tej wody tutaj piło, wszędzie, gdzie się będzie dało. No to co, kończymy chyba ten dzień okrutny. Jest po 15, jest późno. Brud jak smród i ubóstwo. Ale Bartek wybrnął z bardzo fajnym takim zamocowaniem tej mowy. Niestety nie mogłem za bardzo nagrywać, bo no, karta mi się kończy, bo nagrywam w 60 klatkach, to strasznie mi kartę zapełniło. Po prostu jest przymocowany, jest to na tak zwany domofon, telefon. Na zawieszanie, czyli po prostu bierzesz do góry, kładziesz na dół, działa. Z dwie strony. Stalowe chwyty zrobiłem. Tak, kołki oryginalne Huawei'owe z Chin prosto. Ale trzymają i uchwytują, bo chłop szlifierkę ma. Chłop ma wszystkie narzędzia na swoim samochodzie, a ja nie mam, bo jestem zwyczajnym dziadem pierdziatym. I oczywiście jakieś takie blachy skądś tam wyciągnięte z jakiegoś czegoś innego, ale się nadały, szczerze? Tak? Nie mam pojęcia, skąd tak. Ale od jakiegoś czasu ja będziemy w kieszeni wiedziała, że kiedyś się przydadzą. Śruby rakowe, bo tam UFA ma takie 4 winty z tyłu i to normalna rakówka wchodzi, prawda? Więc naprawdę piękna sprawa. Przebłysk geniuszu po prostu. Tak, tak. I narzędzia. On mówi tak, tu utnę, tutaj zrobię, tu się będzie trzymać. I on mówi, pewnie, dawaj, śmiało, kurwa. Ja nie wierzyłem, tak, Nie, ja nie wiedziałem, że ty masz tutaj szlifierkę, bo pomyślałem sobie, może dobre, no fajnie pomysł jest, tylko trzeba to jakoś zrobić, a ty masz, wszystko miałeś i zrobiłeś. I to będzie wisiało teraz po prostu, mimo że nie ma jakiegoś tam oryginalnego na to sposobu. I leży bokiem, to co trochę mi też zależało, bo jednak ten dostęp musi w miarę być i leży wysoko, więc może to się nigdy nie zapełni tak bardzo. I co mogę, drodzy Państwo, powiedzieć? Ja to nie potrafię nagrywać, żeby coś poopowiadać, co będziemy robić, tylko wszystko leci takim trybem gdzieś, takim automatycznym, że szok. Najpierw tam przełącznica, dobra, fajnie, ale potem uruchomienie tej traski takiej właśnie, tych hubów, fatboxów, swimboxów, to jest takie urządzenie, które ma potem uniemożliwić, albo nawet no, ma być spawanie niepotrzebne zwyczajnie, prawda? Tylko wciągasz kabel, podłączasz i już. Ale to jest straszne właśnie, że
Nie, to się brudzą te końcówki, potem to się nie chce za bardzo przykręcać, trzeba to potem kurczę kombinarkami przykręcać i wykręcać i ciężko jest tak naprawdę potem jakby cokolwiek tutaj działać, bo jak się taki kabel magistralny dostaje, to on z jednej strony jest założony już gotowy, a z drugiej strony jest takim bez tej właśnie takiej obudowy, bez tego gwintu. I są problemy, żeby to założyć, jeśli się nie wie jak to jest. I kiedyś tak pojechałem, zobaczyłem, że coś tutaj nie działa, coś jakiś sygnał kiepski, tutaj jest klienci podłączeni. No i jakoś kurczę to było już przez jakoś tam założone i ten sygnał był bardzo kiepski. I naprawdę pamiętam, że to też była oczywiście jesień lub zima, bo było zimno. Ja mam z tym bardzo złe doświadczenia. Na szczęście nasze chłopaki sami sobie z tym radzą. Ja tylko robiłem spawanie, czyli to, co trzeba spawać do mufy, potem tam się już to tam wiadomo idzie po tych takich boksach, haboksach i oni sobie z tym jakoś potem radzili, ale to jest straszne, jak oni nazywają to wszystko, bo to jest naprawdę złe i to się nie nadaje w żaden sposób do studni. No może i fajnie, może się w miarę nadaje, ale kurczę, no nie na takim systemie, że to musi być przymocowane na stałe, a żeby to podnieść, to musisz odkręcić. I cokolwiek tam zrobisz, to musisz to odkręcać i przykręcać na śrubkę, prawda? To powinno być jakieś takie no, zdejmowalne też. Rozumiem, na przykład na słupie, no to musi być przekręcone, bo wiatry, bo tego. Bo to jest na słupie przewidziane, a to nie jest przewidziane do studni. No, czy może i jest, no bo jednak to jest outdoor, czyli poza domem, ale to niestety, nie. Powiedzmy, że na słupie, to jest tak, raz jest deszcz, raz wichura, to jest ogólnie czyste. To jest umyte od samego deszczu, a tutaj wieczny piach. Wieczny brud w studniach, które widać jak wyglądają, żeby to było jeszcze suche studnie. Nie, to już któraś trzecia lokalizacja, w której to jest montowane, jest trzecia lokalizacja, która akurat wodę pije niesamowicie i tam jest pełno wody, a to nie jest przymierzeńcem. Dodatkowo te kable, one są jak takie świńskie ogony, one nie są takie, jakby miały już w środku usztywnienie w sobie, to wtedy by to jakieś kółka ładne można było robić, a tak? Nie polecam. Zakończam te gadanie, bo to jest wszystko bez sensu całkowicie. I widzimy się może w następnym odcinku, o ile z tego cokolwiek będzie, bo to jest wielka babranina, gadanina. To jest coś słabego. Przepraszam Was za ten odcinek, o ile wyjdzie, bo ja nie jestem zadowolony. Czy pójdzie do kasacji? Bardzo możliwe. Jeszcze, żebym ja potrafił coś Wam opowiedzieć. Ale coś tak, że my gadamy o jakichś cyferkach, literkach, 2-1, 1-1, coś co mamy w głowie, a Wam, no mogę niby to narysować, opowiedzieć, ale szkoda Wam głowy tym zawracać. Po prostu to ma być tak, że ma być właśnie pospawane, z tego boksa pospawanego ma iść do takiego fata tak zwanego i takie faty można 4 po sobie podłączyć w szeregu, bo każdy tam chyba około 2 czy może 2,5 dB tłumi, bo każdy fat to jest splitter. To jest coś takiego, że to jest taki przelotowa mufa, w której masz wejście i wyjście i na splitterze, nie wiem po jakim podziale, masz 8 wyjść dla klientów. O, może to jest bardzo ważna informacja. To jest fat, który ma 8 wyjść dla klientów. Może być taki fat też końcowy, a nawet należy taki końcowy na końcu założyć po to, żeby mniejsze tłumienie, mniejszy podział był na wyjściach 8 dla klientów. I ten operator zezwala podłączyć maksymalnie takie 4 faty. I to jest połączone od razu prosto z jednego portu z karty, z Olta. Bez żadnych splitterów wcześniej. Od razu. Na bogatości. No i do klientów dochodzi sygnał taki minus 16 około, więc to jest taki spoko, który oni sobie życzą. Dobra, trzymajcie się, na razie, cześć. Jadę w ten kiepski już w sumie wieczór zaraz, bo przecież już szarówka się robi, chociaż dzień się robi coraz dłuższy. Mamy godzinę 15:36, muszę jeszcze zadzwonić, mimo że jestem 36 minut po pracy, to muszę zadzwonić się do człowieka, że ja wcale nie pojadę w takie miejsce switcha jeszcze zamontować, bo mi się po prostu zwyczajnie już nie chce i już nie muszę. Zanim dojdę do firmy to 40 minut, zanim co, to już się to w ogóle nie chce. Nawet nie wiem, czy klient jest o tej porze dostępny, czy ktokolwiek, więc trzymajcie się, cześć! Ale u nas nie występowała w Ateniu przez jakiś czas już. Tak, bo bieda nastała w kraju. Tak. Dobrze, a tutaj i same dziady. Takie przybory, gumę. Tak, bo to mi się podoba do szkoły. Tutaj ma takie gumę boczne. Trzeba je dać, bo jeżeli ich nie dasz,
To się wodę naleje. To się wodę naleje i będą się śmiali potem. Przez całe życie. Ja tak na przykład zrobiłem raz, że pojechałem sobie mufę założyłem i włożyłem tylko jeden kabel, bo tylko jeden był. No i po prostu włożyłem mufę, a potem otwieram i pełno wody i zapomniałem bocznych wsadzić, nie? I po prostu zmokła w środku. Ale nie była jeszcze spawana, tylko że po prostu zmokła i czekała na swój kabel drugi. Ogólnie ona jak ma te wszystkie gumy porządnie uzupełnione, to jest naprawdę bardzo szczelną mufą. Bardzo dobrą, podoba mi się. Wyciąga z pod wody i jest. Tak, nic się nie dzieje. Ale jest też droga. Ona ile kosztuje? Pewnie koło dwóch koła? Chyba z 800 zł, z 1000 może. Tak netto. Ale to ona jest sprzedawana i do mechy osobno, tak? Tak, trzeba mieć tylko niestety specjalistyczny odsprzęt do tego. No. I to jest to, co lubimy. To jest grzebień, który zawsze jest. Nie? A w tych mufach, które żeście u nas widzieli, tych fistach FD6, nie ma grzebienia. I kable się kręcą pewnie. To się źle kończy. Tak. Ale jak sobie pościelają, tak sobie się wyśpią, tak? Tak. Ale tam są małe kable, prawda? Pewnie tak. Trzeba tak wsadzić. Przygotujemy zawsze na tył, bo tutaj będzie kabel przychodzący. Takie jest zalecenia specjalistów. 9 tak. na 10 doktorów mówi, że tędy się wchodzi kablem. Amerykańscy naukowcy z Przymorza twierdzą, tak? Że zawsze tutaj najlepiej to zrobić. Tak, ale też są drudzy amerykańscy naukowcy, którzy mówią, że wcale tak nie jest. Więc bądź mądry, pisz wiesz. Dwa porty przychodzą, więc oni, jeżeli robimy dla kogoś, to zawsze musimy dać więcej portów. Jeżeli robimy dla siebie, to dajemy tylko tyle, ile jest wymagane. Tak, bo nas więcej nie stać. Zwyczajnie. Trzeba oszczędzać. No potem, bo potem nie ma nagle. O, i tak wygląda mniej więcej przygotowane, tylko to jest na kabelki, tak? I teraz jak będziemy dokonywać skręcania, bo teraz brakuje nam tej jednej części, tej pokrywki, co nie? Ale zademonstruję, jak to wygląda, jak zamykamy mufę i kręcimy sobie tym pindolkiem. Zobaczcie, jak to się spręża. I to wszystko, całą wodę zablokuje. Zobaczcie dokładnie, a to jeszcze nie jest skręcone do końca. I to dotrzymuje do tego, dociska i powstaje takie piękne... Buły takie fajne wyszły. Tak, piękne powstaje uszczelnienie. I po zimie tutaj to pęka czasami od tego ciśnienia i są takie fofloczki. Tak, przepięknie to wygląda. Pierwszy raz tak zrobiłem w sumie bez tego. Bez tamtego. Tak. Tego. No. Po polsku mówię przecież. I paski znowu. Tak. Piękna prezentacja. Paski trzeba wsadzić. Sztuk mało, bo Rafa będzie krzyczał i bił. Jedną taczkę tylko. Trzeba wpychać tak mocno, żebyś myślał, że pękło. Tak, ale to nie pęka, to się trzyma i nigdy nie wypada. Nie. A dajmy dwie tacki, bo ten kabel będzie 24J. 24J i 48J. Ech, serce pęka. Ale czekaj, ja ci muszę mikrofon, bo bym znowu z mikrofonem odjechał. To się nagrywa ciągle. Tak. Pa, pa. No dawaj, bo to kurde pieniądze kosztuje. I odłączamy mój też. Tak właśnie, dokładnie z tego kadru. Przed chwilką było nagrane odpakowanie Bartoszowego prezentu na urodziny, które ma w lipcu. A mamy marzec. Ale zawsze jest prezent, czas na dobry prezent. Pa, pa! Pa, pa.